Cześć wszystkim, moi drodzy! Żeby wygrać, trzeba grać. Żeby wygrać, trzeba kupić paczki chipsów Lay's. Jakiś czas temu weszła na polski rynek loteria Lay'sów, gdzie do wyciągnięcia jest kasa wprost z tychże paczek. Jest ich 100. Każda podbyła tam po 6-7 zł. Czyli łącznie jest tutaj około 700 zł. Czy uda się wygrać cokolwiek i czy uda się zdobyć choćby jeden mały kupon? Bo podobno, jeżeli jest taka wielka skala, no to choćby dycha, dwie dychy chyba powinny się znaleźć. Łącznie 1,5 miliona złotych pomysł nadesłaliście wy, za co serdecznie dziękuję. Czy uda się wygrać? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy! Ty, nie wierzę! Bo nam się chyba tutaj dzisiaj nie uda. Zakupy, moi drodzy, będziemy robili w hurtowni. Bo tutaj jest najwięcej i zresztą 100 paczek. No ciężko byłoby gdzie indziej. Zobaczmy, czy są. Jeżeli chcecie wziąć udział, moi drodzy, w loterii, to musicie uważać, bo tylko takie paczki z taką oto tutaj banderolą biorą udział. Na przykład takie już nie. Ta też nie. Ależ te chipsy zdrożały. 5,99. Dobra. Wybrane. Każdy inny smak po 20, więc to nam dużo ułatwi w liczeniu i też będziemy sprawdzali pod kątem wkładania nagród. No zobaczymy, czy coś się uda wygrać. Ja pierdyle, ile tego jest! Jak Boga kocham, nigdy nie podejrzewałem, że tyle paczek będziemy pakowali do samochodu. 100 i to tych dużych! Nie tych największych oczywiście, ale tych większych. Szkoda, że Lay'sy nie zrobiły tej loterii na tych najmniejszych, bo wtedy byłoby to najlepiej. Dobra, ładujemy, to będzie mocne. Stawiajcie już teraz, czy coś uda się wygrać. Przed sekundą widzieliście, jak udało się kupić 100 tych paczek, bo to też jest bardzo ważne, moi drodzy, że nie na każdej paczce jest ten oto tutaj chyba banderola, nie wiem jak to powiedzieć, pasek, po prostu to coś czerwone tutaj. W każdej jednej rubryce Lay'sowej mamy po 20 sztuk, po 20 paczek. Żeby jeszcze bardziej było pokazane, że te wszystkie paczki zostały otwarte, to z drugiej kamery będziecie widzieli tutaj na zbliżeniu, jak chipsy są wrzucane. Mamy miskę przeźroczystą, by móc jeszcze bardziej wam pokazać, więc musimy otworzyć, nasypać, zobaczyć, czy w środku nie ma kodu i wówczas będziemy sobie podsumowywali każde jedne zestawienie, czy mamy coś, czy po prostu nie mamy. Pierwsze wjadą solone. Obstawiamy, ile uda się wygrać. Mamy 100 paczek. Szczerze? Realnie. Realny Dymitr mówi, że będzie okrągłe 0. Optymistyczny Dymuś mówi, że będzie to 20 zł. No. Różnie. Nie, 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 no musisz powiedzieć dokładnie, ile będzie kwota, bo widzowie też napiszą no to swoją około kwotę. Stówę. To musiało być 20. 20 i 50, albo 10. Aha, 20, 20, 50, dobra. 10, 20. No dobra, to startujemy. Pierwsza paka przed nami, Lay'sy solone, mamy ich 20. W ogóle to są chipsy bardzo niedoceniane, ale wiem o co mam chodzi. Nic nie ma! No i teraz będzie to mega kłopotliwe, bo trzeba będzie przesypywać je do środka, bo już nie będziemy tego marnowali. Dobra, czyli pierwsza paczka, dupa. Druga paczka. Dupa. Nie ma nic. Jesteśmy w prawie połowie pierwszych paczek. Solone. Jak na razie nie dają za dużo. Ostatnie trzy. Moi drodzy, czy tutaj coś będzie? Ostatnich trzech solonych. Nie, tu nie ma. Żeby już nie chwytać. Czy w tej przedostatniej coś mamy? Nie mamy.
Ostatnia paczka. Moi drodzy, zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj coś może być. Ostatnia, niech to będzie ta szczęśliwa. O. Czyli 20 paczek solonych. I nic nie ma. No dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze 80 paczek. Jest tego trochę. To rozpoczynamy drugą kategorię, a drugą kategorią, moi drodzy, będzie beef goulash with mushrooms flavored, czyli wołowy gulasz z grzybami. Nie jadłem tych chipsów, nie wiem jak smakują, mało mnie to interesuje. Najbardziej interesuje mnie, czy tutaj coś będzie. Pierwsza paka. Jest. Nie ma. Hajsu nie ma. Nic. Czyli pierwszy mushroom odpakowany. Zaraz patrzymy. Dobra, druga paczka. Niestety, ale też nie ma. Jeszcze 18. No nie no! Ale moje zdanie jest następujące. W tych oto tutaj beef mushrooms nie będzie nic. I zobaczymy. No. Jest! Jest? Jest, dycha! Ty, nie wierzę! Zestresowa! I właśnie ja tak pamiętam, że to tak było też zapakowane. Jak wtedy ja wygrałem, właśnie te kilkanaście lat temu. I tak wygląda, moi drodzy, kupon. Jeżeli coś wygraliście, to właśnie identycznie powinien wyglądać. Pokażę wam teraz z drugiej strony, co tutaj mamy napisane. Przeczytajcie sobie. Ostrzeżenie, zalecana, coś tam było dla osoby dorosłej. Zobaczymy, czy nasiąknął pieczarami, czy nie. Dobra, czyli ostrzeżenie zostawiamy. A mówiłeś, że nie będzie. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że nic się nie sprawdziło z tego, co powiedziałem. Mówiłem, że nie będzie w tych, bo są limitowane. Dupa. Mówiłem, że nie wygramy nic. No ja jestem w tym przypadku słaby. Dobra, czyli mamy. Świeżutki. Świeżutka dycha przed państwem. Może te bify rzeczywiście są jakieś kurna specjalne. Ostatnie 5, moi drodzy. 5 bifów tam tylko zostało jeszcze. O mój Boże. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Moi drodzy. 3 paczki nam zostały. Tylko 3. Dupa. No. Nic. No to ostatnia paczka, szanowni państwo, przed nami. Czyli mamy 39 za sobą, jedna dycha, no i teraz tutaj. Bang. Beef, dziękujemy. To teraz, moi drodzy, będziemy przenosili się do innego smaku, jednego z najbardziej popularnych, czyli papryka. Zobaczmy sobie, jak to będzie. Tutaj obiektywnie obstawiałem, że właśnie na tych smakach będzie najlepsza skuteczność. Czy to się potwierdzi? Wątpię. Pierwsza przed nami. No dobrze. To bierzemy w takim razie ostatnie 2 paczki. To te. Lewa czy prawa? Prawa. Ja jestem prawy. Ja stary nawet na rondzie jadę w prawo. Ogólnie zawsze jadę w prawo. Więc ja uważam, że w tej. Dlatego pokażę wam, że ci co są za lewą stroną, to nigdy nikt wygrywają. Widzicie? Mówiłem. I teraz pokażę wam, że prawa zawsze wygrywa. Ty jest! Żeby nie było, bo zaczną później pisać jakieś artykuły, to był żart z tą prawą i lewą stroną, dobrze? Bo zaraz będzie, że kurde, tutaj poglądy polityczne są podczas odpakowywania paczek. A to by było głęboko nieprawdziwe.
Jakby nie było, 60 paczek za nami. Więc zostało tylko 40. 40 mamy tylko dychę jako wygrana. I dźwięk otwieranych paczek będzie mi się chyba śnił nosami. Żebym tak sobie do domu wziął taką ozdobę. Dobra, jedziemy z tym koksem. Cyk. Cebula wchodzi do gry. I cebula, pierwszy rzut. Nie ma. Nic nie ma. Ta zielona cebula jest do bani. Ostatnie trzy. I sprawdzamy, czy coś tutaj będzie. Pierwsza. Nie ma. Też nie ma. Ostatnia paczka, 130-gramowa green onion. Będzie coś, czy nie będzie? Czyli kurczę pieczone, no kompletnie wszystko się nie zgrywa z tym, co mówiłem na początku. No to ostatnie! Ostatnie, moi drodzy, przed nami i to będą fromaż, czyli serek. Tomasz fromaż. Czy coś będzie? Może gdyby Tomek odpakowywał, to byłoby lepiej. Zobaczmy. Pierwsze. Nie pozostaje nic innego, jak po prostu tylko zrobić próbę smaku. Te takie kwaśne. Kiedyś moje ulubione to były. Dobra, to jedziemy. Moi drodzy, ja po prostu źle odpakowuję te chipsy i stąd też nie ma wygranych. Musicie inaczej to robić. Patrz. Zawsze robiliśmy tu. I będzie. O. Od tyłu, bo oni pakują zawsze od tyłu. Też nie. Ostatnia paczka chipsów Lay's w dzisiejszym filmie. Jeżeli lubicie takie filmy, dajcie znać, łapkę w górę wrzućcie. No i to już ostatnia rzecz. Pojedziemy standardem od góry. A co? Raz. Nie patrzę. Moi drodzy, nie patrzę tak jak zawsze spoglądałem. Teraz po prostu wrzucam. Ostatnia. Dziwne. Widzimy się na podsumowaniu. No to werdykt. Moi drodzy, co my dzisiaj zrobiliśmy? My odpakowaliśmy 100 paczek chipsów Lay's o gramaturze 130-gramowej w 5 różnych smakach. 10 zł to jest nasza wygrana. Wygrana w tej loterii z 1,5 miliona do nas przypadła dycha. Czy jest to fajna nagroda? No pewnie, że jest, no bo w innych chipsach w ogóle nie możemy nic wygrać, a tutaj chociaż dycha, czyli na 1,5 paczki wystarczyło. Oczywiście to jest zabawa i oczywiście trzeba pamiętać, że nie tym się kierujemy, kupując takie rzeczy, tylko po prostu, żeby nam to umiliło czas podczas, załóżmy, oglądania filmu. Jeżeli chcecie, moi drodzy, więcej, aby tutaj się pojawiło na przykład, nie wiem, 1000 paczek, to musicie przyjść i pomóc, to po pierwsze, bo inaczej się nie da. Ale dajcie znać, napiszcie komentarz i fajnie, że podsyłacie pomysły, bo one mogą być bardzo szybko realizowane. Dzięki serdeczne, widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i na koniec, dla każdego, kto wrzuci subskrypcję, taka dycha... Nie można tak mówić. Po prostu wrzuć subskrypcję, jeżeli podobają Ci się podane treści, a później zobacz sobie filmy, które są do Twojej dyspozycji jak zawsze, tutaj i tutaj, a my spotkamy się niedługo. Pa!